Dzień dobry, Piotr Wasiak. W dzisiejszym wydaniu naszym gościem będzie pan poseł Janusz Dzięcioł. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się. Panie pośle, nie przeszkadza panu, że cały czas jest pan postrzegany przez pryzmat reality show, w którym wystąpił pan ponad 10 lat temu? Ja myślę, że tym programem już jestem stygmatyzowany i ten program już będzie mi kiedy towarzyszył do końca życia, więc ja się nauczyłem z tym żyć. Mi to nie przeszkadza, ale coraz częściej zauważam, że przeszkadza to ludziom, że ten program jakby otworzył mi okno na świat, że dał mi popularność. Dzisiaj, kiedy próbuję jakby skorzystać z tej popularności, zresztą nie od dzisiaj, bo korzystam już od 10 lat, wtedy, kiedy zaczynałem swoją drogę w polityce, wcale nie przewidując takiej drogi. Dzisiaj poprzez politykę, poprzez to, co robię, wielu ludzi, którzy chcą mi dopiec, wskazuje na to, że brałem udział w reality show. Ja się tego nie wstydzę, a myślę, że ten właśnie program zmienił nie tylko moje życie, ale także i zmienił cały układ telewizyjny w Polsce. Dzisiaj każdy program ubiega się o to, żeby mieć jakiś program reality, który będzie mu przysparzał popularności. Rozumiem. Panie pośle, gdzieś tam wyczytałem, czy widziałem w internecie wywiad z panem. Wspominał pan coś o dacie 4 marca tego roku, bo to 4 marca właśnie tego roku 10 lat upłynęło, odkąd pan wszedł w ogóle do domu Wielkiego Brata. Spotkali się państwo wszyscy? Było jakieś spotkanie? Nie. I to właśnie jest przykład na to, że przyjaźnie nie zawiązują się tak łatwo. Przyjaźń to, ja rozumiem, jest to coś na całe życie albo coś na bardzo długi czas. Te przyjaźnie nie zawiązują się tak. My chyba jesteśmy dobrymi kolegami. Myślę, że każdy z nas o sobie wspomina z jakąś estymą, z jakąś taką sympatią, ale nie spotykamy się zbyt rzadko. Ja przez te 4 lata, kiedy byłem w Sejmie, umówiłem się chyba 3 razy chyba z Piotrkiem Lato i siedliśmy, wypiliśmy herbatę w kawiarni i to było wszystko, co naszych takich kontaktów. A przez 10 lat spotykaliśmy się przez pierwsze 2 lata dość często, bo wykorzystywał nas TVN jeszcze do swoich celów, a później już te kontakty nasze były coraz rzadsze i są naprawdę bardzo rzadkie. To może to jest tak, że to jest zawiść innych członków tego reality? Nie, to tak nie jest, wie pan. Dzisiaj po 10 latach każdy musi się troszczyć o to, żeby znaleźć się w świecie, w którym w tej chwili jest. Reality trwało 3 miesiące, później przez 2 lata jeszcze dawało co niektórym jakieś profity finansowe. Dzisiaj to się skończyło, każdy musi dbać o siebie, o swoje życie, o zapewnienie swojego bytu. Drogi się porozchodziły, czas jest taki, że naprawdę trudno się zebrać, trudno się zjechać, to jednak było prawie 17 ludzi w programie, każdy z nas ma jakieś inne zajęcia. Żeby to zgrać, potrzeba jakiejś takiej logistycznej chwili i spokoju, a zresztą nikt o to nie zabiega, więc dzieje się jak się dzieje. Panie pośle, nie ukrywajmy, zresztą sam pan to przed chwilą przyznał, że reality show panu pomogło w karierze politycznej. No więc właśnie, zbliża się kampania wyborcza kolejna. Na co państwo stawiacie w Platformie Obywatelskiej? Bo wczoraj słyszałem wypowiedź pana Mizery, który też startuje w wyborach z ramienia Sojuszu Lewicy. On powiedział, że stawiają na zespołowość. Na co stawia Platforma? To znaczy, ja będąc w Platformie stawiam zawsze, że człowiek jest dla mnie najważniejszy. Zostałem posłem po to, żeby pracować dla ludzi i dla tych ludzi chciałbym dalej pracować. Myślę, że troszeczkę udało się zrobić i dla miasta, i dla regionu. Może więcej dla miasta, ale to jest chociażby trasa średnicowa, to jest jakby cała ciągła współpraca z WZU po to, żeby nie została włączona do Bumaru, prawda? To jeszcze wrócę może do tej trasy średnicowej, to są ogromne pieniądze, to jest 120 milionów złotych, to jest coś, co naprawdę zmieni obraz Grudziądza, to jest to coś, co połączy Grudziądz z autostradą, to jest tak jak dla mnie oknem na świat było reality show, tak dla Grudziądza jest właśnie ta trasa średnicowa takim właśnie oknem na świat, do tego
do Grudziądza z łatwością będzie można dojechać. Ten Grudziądz, gdyby nie było tej trasy średnicowej i zjazdów, zostałby z boku i prawdopodobnie byłoby mu o wiele trudniej znajdować inwestorów, bo jak widzimy, w mieście wcale nie jest łatwo tych inwestorów znaleźć. Tu jest 23% bezrobocia w mieście, tu jest 27% bezrobocia w powiecie. Jest o co walczyć. Mówiąc o tym, bardzo się cieszę z tego, że udało się w zeszłym roku do tego miasta sprowadzić do Urzędu Pracy 10 milionów złotych z projektów, które zostały tutaj robione przez Powiatowy Urząd Pracy, a o które tak naprawdę trzeba walczyć. Ja w tym względzie bardzo mocno walczyłem, udało się 10 milionów pozyskać. W tym kwartale już udało się do Grudziądza ściągnąć 2 miliony 200 tysięcy złotych znów z projektów, które tu opracował Powiatowy Urząd Pracy, a o które pieniądze trzeba było walczyć. Wiedzieliśmy już, że nie dostaniemy. Po prośbach, po interwencjach, po, że tak powiem, chodzeniu po ministerstwach udało się te 2 miliony 200 tysięcy do Grudziądza sprowadzić. Myślę, że będzie tego jeszcze więcej. To jest jakby przykład na to, że przecież dobrze wiemy, że trasy średnicowej by nie było, gdyby nie tutaj poselska interwencja, z tego względu, że pan prezydent już dostał dokumenty mówiące o tym, że minister Grabarczyk zrezygnował z budowy i tych 120 milionów do Grudziądza nie będzie. Udało się z powrotem sprawę odkręcić, pieniądze pozyskać, budujemy, pracujemy, żebyśmy tylko zdążyli jak najszybciej, bo okazuje się, że gdzieś tam terminy już zaczynają uciekać. Trzeba się sprężyć. No właśnie, panie pośle, ma pan informację, co z tym trzecim etapem drogi średnicowej w Grudziądzu? Znaczy ja w tej chwili jakby, kiedy już powiem tak, kiedy zrobiłem już swoje i kiedy wiedziałem już, że te pieniądze do Grudziądza przyjdą, to jakby przestałem to kontrolować. Ja wierzę w to, że ci, którzy są za to odpowiedzialni, na tyle się sprężą, żebyśmy mogli tą trasę w terminie oddać i żebyśmy mogli z niej korzystać jak najszybciej, bo to jest w interesie miasta i Grudziądza. Jak mówiłem, cała strefa ekonomiczna jest tutaj prawie że niewykorzystana. Ta droga jest potrzebna. To jest właśnie jakby zielone światło dla tej strefy ekonomicznej. Tylko trzeba to wybudować i zacząć wojować o to, żeby inwestorzy się tutaj gromadzili. Więc właśnie, czy dla dobra naszego miasta współpracuje pan z poseł panią Marzeną Drab? No wie pan, może ta współpraca nie jest taka bezpośrednia, ale to nie jest tak, że my sobie tutaj podkładamy nogi, czy jedno drugiemu przeszkadza. Chodzi o to, że pani poseł ma swoje ścieżki, ja mam swoje ścieżki. Jeżeli te ścieżki prezydent miasta będzie potrafił wykorzystać, to będzie z tego mógł korzystać. Jeżeli nie będzie potrafił tego wykorzystać, no to ta pomoc nasza będzie bardziej skromna, bo to my musimy jakby korzystać z jego pomysłów. Nasze pomysły tutaj nie mają nic do wniesienia, bo to prezydent odpowiada za miasto, prezydent tutaj jakby tworzy politykę i nie widzę tutaj jakichś takich dróg, żebyśmy się konfliktowali, żebyśmy nie mogli razem współpracować. Wtedy, kiedy potrzeba, na pewno współpracować będziemy i współpracujemy. Panie pośle, zaniepokoiła mnie informacja. Ostatnio na jednym z portali miejskich przeczytałem, że nie lubi pan pana prezydenta Roberta Malinowskiego. Czy to prawda? Nie, wie pan, to są tam nasze jakieś takie polityczne swary i kłótnie. Myślę, że nie warto o tym nawet mówić. Polityka ma to do siebie, że różni ludzi, nas poróżniła i ja już powiedziałem wiele na ten temat. Myślę, że nie warto w tej chwili o tym mówić, nie warto mówić o swarach, sporach i kłótniach. Ja sam nie lubię w polityce żadnych kłótni i myślę, że zostawmy to, niech to tak jest, jak jest i koniec. Czyli to, że nie lubi pan pana prezydenta Roberta Malinowskiego, bo tak wyczytałem w mediach, w internecie, nie stoi na przeszkodzie, żeby dalej z nim współpracować dla dobra miasta? Wie pan, to tak jest, że ja nie zostałem wybrany dla prezydenta, tylko zostałem wybrany dla Grudziądzan. I moje tutaj antypatie prezydenckie, czy to może jeżeli chodzi już o osobę prezydenta, to moje antypatie nie mają tutaj nic do tego. Jeżeli ja dzisiaj zacznę się obrażać na prezydenta i powiem mu,
bracie, koniec, ja tu nie chcę cię znać, to tak naprawdę nie może być mowy o jakiejś współpracy, o jakiejś pomocy, o tym, żebyśmy coś dla tego miasta zrobili. Ja mogę go nie lubić, mogę nie chcieć z nim współpracować, ale nie może być tak, żebym nie patrzył na sprawy, które są potrzebne dla tego miasta, prawda? Ja jestem po to wybrany, żeby dla tego miasta pracować i myślę, że żadne tu antypatie nie mają nic nie stoją w przeszkodzie, żeby coś dobrego zrobić. Czyli może pan opozycji wylać zimny kubeł wody na głowę, tak? I powiedzieć, że nie muszą się cieszyć z tych waśni i sporów? To znaczy nie muszą się cieszyć tyle o ile, bo ja jak mówiłem, dla tego miasta jestem gotów zrobić bardzo wiele i nawet jeżeli trzeba odłożyć na bok moje antypatie, to je odłożę. Pani Mariola Sokołowska wskoczyła na pana miejsce na liście wyborczej. Cieszy pana ta kandydatura? Wie pan, ja jestem człowiekiem, który mówi zawsze jasno. Uważam, że te listy są źle ułożone, a przynajmniej bardzo niekorzystnie dla Grudziądza. Może się okazać, że dzisiaj jest nas pięcioro i nie będziemy mieli własnego posła, prawda? A to jest bardzo niebezpieczne dla miasta, bo już przekonaliśmy się, że ci, którzy nie są z miejscowości albo nie są z najbliższego tutaj powiatu, okręgu, tak naprawdę dbają o interesy tam, gdzie zawsze bliższa koszula ciału, prawda? A tak to się porobiło, że skoro startuje nas pięcioro, to może się okazać, że każdy zbierze trochę głosów i nie będziemy mieli własnego posła, a wtedy na pewno temu miastu będzie trudniej. Czyli w grupie siła, taki wniosek, tak? To znaczy z jednej strony siła, ale z drugiej strony niebezpieczeństwo, że ta siła będzie, ale pójdzie para w gwizdek. Panie pośle, proszę mi powiedzieć, jak będzie przebiegać pana kampania wyborcza? Jak chce pan namówić potencjalnych wyborców, żeby oddali na pana głos? Rozumiem, że powie pan, że wykonał pan dobrą pracę przez ostatnie 4 lata, ale dużo głosów się słyszy, nie tylko w stosunku do pana osoby, takich zarzutów, że skoro nie widać pana posła na mównicy za często albo w telewizji, to znaczy, że pan poseł nic nie robił. To więc jak przekonać wyborców? Wie pan, ja wychodzę z założenia, że mównica sejmowa to nie jest miejsce do tego, żeby sobie jakby robić karierę polityczną. Mównica sejmowa jest do tego, żeby pracować nad ustawą, żeby merytorycznie się wypowiadać. Ja tych ustaw kilka w Sejmie zrobiłem. To najczęściej są to ustawy o zmianie ustawy o policji. To była ustawa o dożywianiu, to była ustawa o straży, o nowelizacja ustawy o straży miejskiej, była nowelizacja ustawy o policji dotycząca broni. Teraz na tym posiedzeniu Sejmu będzie nowelizacja ustawy o policji dotycząca awansów w policji, więc tych ustaw kilka w Sejmie zrobiłem, wie pan. Ale powiem szczerze, nie cieszy mnie fakt, kiedy wychodzi polityk na mównicę sejmową i zaczyna antagonizować. Ja tego nie chcę. Myślę, że większą i lepszą pracę zrobiłem w okręgu wyborczym, czy w Brodnicy, czy w Golubiu-Dobrzyniu, czy w Chełmie, czy w powiecie grudziąckim. I to nie Warszawa będzie mnie wybierała, to będą wybierali mnie ludzie tutaj, nasi ludzie z okręgu wyborczego. I to jest to będzie decydujący fakt, czy tym posłem zostanę, czy nie. Wierzę w to, że pracę, którą wykonałem, ludzie docenią i myślę, że nic takiego złego się nie dzieje. Jestem dzisiaj na ostatnim miejscu na liście. Wybrałem to miejsce świadomie, nie chcąc brać udziału w jakichś dziwnych waśniach, kłótniach i sporach. I może to jest właśnie dowód na to, że postrzegam politykę zupełnie inaczej, nie przez pryzmat mównicy sejmowej, a tego, co trzeba zrobić i pozostawić te wszystkie spory i kłótnie, a zająć się sprawami, które tak naprawdę, z którymi ludzie tutaj do biura przychodzą. Z tego, co pan mówi, to wysnułem taki wniosek, może daleko idący, ale może lepiej by pan czuł się w roli posła niezależnego,
kandydata niezależnego? Wie pan, ja w ogóle jestem taką osobą troszeczkę niesforną. Ja lubię mieć tak naprawdę jednego szefa i trudno mnie namówić do tego, żebym gdzieś tam po moim karku na konia się nie wsiada. To jest pewne i zawsze gdzieś tam szukam swoich jakichś dróg, swoich ścieżek. Ale to też jest, wie pan, z drugiej strony sobie jakby cenię i myślę, że będą cenili to też ludzie, bo ja nie wchodzę w żadne koterie polityczne, w żadne układy, układziki. Nie, to mnie nie interesuje. Interesuje mnie konkretna sprawa, którą mam do załatwienia. Jeżeli mam zadanie, jak już mówiłem kilka razy, potrafię się z niego wywiązać i to jest najważniejsze. Tu dzisiaj nic mądrego nie wymyślimy, bo jak mówiłem, ja nie zostałem wybrany posłem po to, żeby być sejmową gwiazdą, tylko po to, żeby robić konkretną, merytoryczną pracę. To wygląda w ten sposób. Wie pan, że no, skoro mam prawie tam przeszło 70 wystąpień i moje wystąpienia to nie są jakieś zapytania tam, że latam do każdej ustawy po 3-4 pytania, jestem przygotowany. Pewnie, no mógłbym sobie usiąść do każdej ustawy, przygotować po 3 pytania, miałbym 500, 600 albo 700 wystąpień. Tylko co by to zmieniło, wie pan? Ja mam tych wystąpień koło 70. Wszystkie te moje wystąpienia to są wystąpienia albo jako posła sprawozdawcy, albo jako posła sprawozdawcy w imieniu klubu, więc jest nad czym robić. Ja na każdy Sejm przygotowuję sobie jedno lub dwa wystąpienia w imieniu klubu albo no najczęściej w imieniu klubu i myślę, że to jest to, co poseł powinien robić. Przygotować się do Sejmu, mieć jedną ustawę, którą prowadzi i nie zajmować się wszystkim od razu, bo to tylko powoduje, daje jakieś takie zaciemnienie sytuacji i nic mądrego z tego nie wynika. Powiedział pan, że jest pan osobą niezależną, nie lubi pan być pionkiem w grze, tak? Lubi pan decydować. W każdym razie, skąd pomysł, żeby wstąpić w szeregi Platformy Obywatelskiej, skoro w poprzednich wyborach startował pan jako kandydat niezależny, przypomnijmy. Wie pan, bo to też jakby nie jest moja decyzja. Tak naprawdę to jest dotrzymanie słowa wyborcom. Wtedy, kiedy próbowałem startować w wyborach poprzednich, byłem człowiekiem niezależnym i bez partii. Ja dzisiaj wiem, jestem o tym przekonany, że człowiek, który wstępuje do partii, jakby po części traci swoją tożsamość, bo musi się identyfikować z programem, z cudami. Czy musi, to też do końca nie wiem, wie pan, faktycznie, jeżeli wychodzę z założenia, że dla mnie jest człowiek najważniejszy, a okazuje się, że w partii liberalnej nie zawsze ten człowiek jest ważny, jest ten pieniądz, ten finansowy jakiś zysk, to czasami trudno to pogodzić, wie pan. Ale moje wstąpienie do partii było jakby konsekwencją danego słowa, że skoro zostanę wybrany posłem z ramienia Platformy Obywatelskiej, to do tej partii wstąpiłem. Czy jestem zadowolony, to jest następny problem, ale dotrzymałem słowa, wstąpiłem, dzisiaj jestem w Platformie Obywatelskiej, z nią się identyfikuję i myślę, że dla tej partii zrobiłem całkiem dobrą robotę przez te 4 lata. A cieszy pana, że Platforma Obywatelska już tak zaczyna uchodzić trochę za partię od lewej strony do prawej, kto chce, ten może przyjść i wystartować z list? Jeżeli mam być szczery, to mnie nie cieszy, wie pan. Ja, jak pan widzi, cenię sobie, zaznaczyłem, że nie lubię jakichś koteryjnych układów, nie lubię jakichś takich układzików, które mają tu dzisiaj. Nie, ja jestem człowiekiem wyrazistym i jeżeli ktoś ma lewicowe poglądy, powinien być w lewicowej partii. Jeżeli ma prawicowe, powinien być w prawicowej partii. Szkoda, że u nas nie ma jakby takiej partii środka, prawda? U nas dzisiaj wszyscy chcą być prawicą, a najwięcej mają postulatów z lewej strony i z tych właśnie lewicowych i trudno to jakoś, to jest taki miszmasz, który trudno jakoś rozczytać. Im więcej ludzi będzie z każdej partii wstępowało do Platformy, to według mnie ta partia będzie coraz mniej czytelna. Czyli rozumiem, że Platforma Obywatelska i o czym w ogóle polityka Platformy Obywatelskiej w takim razie świadczy?
on świadczy o tym, że faktycznie chcemy mieć jak najszersze spektrum i jak najszersze spojrzenie na wszystkie krajowe problemy, prawda? Wtedy, kiedy 4 lata szliśmy do wyborów, mieniliśmy się partią liberalną. Czy dzisiaj możemy to powiedzieć? To ja nie wiem, bo ja aż tak na polityce się nie znam, wie pan, żeby albo jakby nie chciałbym kreować tego, bo to, co mówię, to jest moje zdanie, wie pan. Ja wolałbym, wolałbym być człowiekiem bardziej takim wyrazistym i myślę, że to szerokie spektrum nie zawsze by... Ja wychodzę z takiego założenia, wie pan, że jeżeli im więcej ludzi wejdzie do Platformy Obywatelskiej, tym prędzej zacznie się w tej platformie konflikt. Bo ci ludzie kiedyś zaczną i tak wrócą do swoich poglądów, bo to nie jest tak, że można je sobie zmienić. Te poglądy zostają. A na dzisiaj, z tego co widzę, to jest taka, wie pan, chęć wzięcia udziału w następnych wyborach. A co dalej będzie, to zobaczymy, prawda? Ci ludzie nie będą stali za Platformą murem. Jeżeli będzie taka potrzeba, to przejdą sobie do innej partii i będą tam znów reprezentowali jakby swoje osoby, bo to nie są reprezentanci Platformy. To jestem przekonany, że wtedy, kiedy Platforma nabierze tych ludzi, zacznie gdzieś tam trzeszczeć, pękać, rozchodzić się w szwach, to ci ludzie znajdą sobie następne miejsce. Czyli to już teraz pan zakłada taki drastyczny koniec Platformy? To znaczy ja myślę, że każde ugrupowanie partyjne, które do tej pory było w Sejmie, czy prędzej, czy później gdzieś tam zaczęło się rozchodzić. Zdania zaczynają się zmieniać. Jedni chcą tego przywódcę, inni chcą tego przywódcę. W Platformie to też dzisiaj widać, głośno się o tym mówi, że są jakieś frakcje. Ja co prawda tego nie zauważam, może dlatego, że jestem niedoświadczonym politykiem, ale mówi się o tym, że jest frakcja marszałka Schetyny, że jest frakcja ministra Grabarczyka, że jest frakcja Donalda Tuska, że to są różne takie postaci, silne platformy, które każdy z nich mógłby być jakby przywódcą tej partii, ale i czy prędzej, czy później, to jestem przekonany, że partia zacznie ewoluować, że każdy gdzieś będzie szukał swojej. Ambicje ludzkie są nieokreślone i nigdy nie wiadomo, kto jest na tyle ambitny, że prędzej się wyrwie z tego, prawda? Panie pośle, ostatnie pytanie odnośnie wydarzeń, które nas zaszokowały w ubiegłym tygodniu. Śmierć Andrzeja Leppera. Są teorie, że Andrzej Lepper nie popełni samobójstwa, że może ktoś na niego wyparł. W każdym razie nie odnośnie tego, a odnośnie informacji, którą wczoraj wyczytałem. Państwowy pogrzeb chcą mu władze Polski zafundować. Niegdyś mówiono o nim recydywista. No i z całym szacunkiem dla osoby, która już nie żyje, ale faktycznie recydywistą był. Czy to jest mądry pomysł? Wie pan, ja nie jestem jakby zwolennikiem polityki, którą prezentował pan Andrzej Lepper, ale myślę, że powinniśmy mieć więcej, my jako ludzie i my jako politycy powinniśmy mieć w tym wszystkim więcej umiaru. Podejrzewam, że człowiek nie wytrzymał napięcia, które wokół niego było. Prawdopodobnie miał swoje jakieś rodzinne kłopoty, seksafera i takie inne rzeczy. Wtedy, kiedy faktycznie jesteśmy pewni, a fachowcy to stwierdzili, że nie było tam żadnych osób trzecich, które pomagały Andrzejowi Lepperowi w tym, żeby popełnił samobójstwo, dajmy go spokojnie pochować. Pan Andrzej Lepper był wicepremierem polskiego rządu. Pan Andrzej Lepper miał swoich zwolenników. Czy myśmy go lubili, czy go nie lubili, wybierały go tysiące ludzi. Skoro miał tych zwolenników, to nam nic do tego. Nic nam do tego. On może być obojętnie kim, jeżeli ma swoich zwolenników, którzy go wybiorą na posła, którzy pozwolą mu robić karierę, to my go, obojętnie jak go będziemy oceniali, to on zawsze będzie dla nas człowiekiem, który był w parlamencie, był wicepremierem. Jeżeli możemy mu zrobić godny pogrzeb, to zróbmy mu i pochowajmy go spokojnie, dajmy mu chociaż po śmierci spokojnie spoczywać. Ja usłyszałem takie zarzuty, że gest
premiera i prezydenta w kierunku do postaci Andrzeja Lepera, to tak na dobrą sprawę jest zabieg wyborczy, marketingowy, żeby przypodobać się byłym wyborcom Andrzeja Lepera i Samoobrony, jak się pan do tego ustosunkuje? Spodliliśmy już to nasze życie tak, że każdy gest, który jest ze strony premiera... Ja powiem tak, ja jestem fanem Donalda Tuska i każdy gest, który dzisiaj robi Tusk, czy który dzisiaj robi... Mamy spokojny rząd, mamy spokojnego prezydenta. Ci ludzie, myślę, że wychodzą do nas z cennymi inicjatywami, właśnie chociażby stąd, żeby pochować Andrzeja Lepera, i myślę, że spokojnie, i to byłby dobry taki sygnał, że jak on będzie spoczywał spokojnie, żebyśmy my z sobą rozmawiali spokojnie, żebyśmy nie musieli na siebie patrzeć wilkiem. Te nasze przekonania polityczne, jak pan widzi, są tak pomieszane, są tak w jakiś sposób już nie wiadomo, kto jest z lewej strony, kto jest z prawej strony. A dajmy merytorycznie pracować rządowi, prezydentowi, wszystkim ludziom, którzy są odpowiedzialni za to, żeby w naszym kraju było coraz lepiej. Nie przejechałem Polskę nie dalej jak w zeszłym tygodniu od Grudziądza do Bukowiny Tatrzańskiej. Tyle dróg, tyle domów, ile się buduje, nigdy się tyle nie budowało. W tym wszystkim można popełniać błędy, można się pomylić, można wyciągać wiele złych wniosków, ale najważniejsze jest to, że się buduje, że będą drogi, że ludzie mają pieniądze na to, żeby budować dla siebie domy, mniejsze czy większe, ale dla siebie, żeby budować domy. A co będzie dalej, to pokażą wybory. Bo podobno mówi się, że jednak ludzie nie mają tych pieniędzy, że to są pieniądze pożyczone, kredyty, frank ponad 4 zł. Ta decyzja rządu w sprawie właśnie franka jest dobrą decyzją? Ja powiem tak, że wie pan, niedawno mieliśmy kłopoty z polską złotówką, prawda? Ktoś przy niej manipulował, ktoś przy niej... myślę, że ta nasza polska gospodarka, mimo że my tak troszeczkę się puszymy, że ona jest taka fajna, że ona nie jest jeszcze na tyle stabilna, wychodzi na to, że finansiści, którzy gdzieś tam grają na rynkach tych finansowych, potrafią zachwiać i naszą gospodarką, i nie tylko naszą, ale i frankiem szwajcarskim. Ktoś na tym zarabia pieniądze, jestem o tym przekonany. Ja nie jestem finansistą, trudno mi o tym dyskutować i trudno mi mówić, ale mówię to z takiego punktu widzenia normalnego, zwykłego Polaka, prawda? Cieszę się, że nie mam kredytu we frankach, a czy prędzej, czy później ten frank, tak jak polska nasza złotówka, zostanie w jakiś sposób zrównoważony, uregulowany i wróci to wszystko do normy. Panie pośle, w takim razie po jakiej pan jest stronie? Człowiek jest dla mnie najważniejszy. To życzę panu wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.